Pa para pa 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 para pa pa pa. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Meto i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Faro Installer 2017. W kolejnym odcinku z waszej ulubionej serii na moim kanale, czyli z prezentacji modyfikacji. No i dzisiaj jest ze mną Patryk. Siemanko. Tak, Patryk jest ze mną po raz kolejny. Z tego powodu, że nagrywamy odcinki pod rząd. Ale to szczegół. Dzisiaj będziemy prezentować modyfikacje takie ciekawe jak na przykład zacznijmy od początku. Czyli zaczniemy sobie w tym przypadku od traktorka, który się wabi Massey Ferguson 5610. Jak widzicie tutaj, o, takie fajne opcje ma. I dlatego on tu jest, między innymi. Przykład, o, tutaj jakieś mogę sobie roztworzyć graty, zaraz jak się robiło. O, tak. Tak. Tutaj to już taka animacja, chuj, chuj. Tutaj się nie otwiera nic więcej chyba. On nie ma nic więcej do otwierania. Powiem wam więcej. No. No ja teraz to właśnie prezentuję, ty tego nie widzisz, ale... Aha. Ciągnik ma ruchomy joystick od tego, od no. No wiesz od czego. No wiem, ale zobaczę na odcinku spokojnie. No, joystick jest jakiś ruchomy, pedał gazu jest też ruchomy, hamulec się nie rusza, nic się nie rusza więcej, tylko pedał gazu i joystick, czyli tak, takie najpotrzebniejsze rzeczy, prawda? Po co komu hamulec? No właśnie. Ważne, żeby jechał do przodu. Dobra. A co tutaj go postawię? Chociaż nie, bo tu będziemy mieć ospizdzi, to nie bardzo tutaj stawiać, kurde. No dobra, no to wyjątkowo dzisiaj będziemy stawiać przy tym budynku. Sprzęt. Bo mam troszeczkę ospizdzi tutaj, bo... To jest kolejna modyfikacja, którą chciałem wam zaprezentować, czyli kupowane belki. Może ja to pokażę w stepie, no bo tak to... tak średnio to będzie widać. Mamy kupowane belki. Mamy tutaj słomę. Słomę w belki. No, to są każde rodzaje. Kwadratowe słomy, okrągłe słomy, kwadratowe siana, okrągłe siana, no i okrągłe... Kiszonki, no bo niestety kwadratowych kiszonki jeszcze nie wymyślili w tamtych czasach. Ale jak widzicie, ja już sobie tutaj wymyśliłem. Bo sobie tutaj zaaplikowałem właśnie taki... owijarką z kuna to owijałem, nie? Także... Tutaj wszystko pięknie, ładnie, jest kiszoneczka w beleczkach. I w ogóle. Nie, może jedną belkę wezmę ze sobą. Nie wiem, gdzieś tam położę na widoku. Żeby było ładnie widać. O tak o. Dobra, te widełki mogę już wypierdzielić, bo mi nie będą potrzebne. A tymczasem zabieramy się za kolejną modyfikację. I chyba po raz pierwszy w moim filmie prezentującym modyfikację pojawia się moja własna modyfikacja, którą... No, to znaczy moja edycja mojej modyfikacji, przepraszam. Że źle powiedziałem, zaraz by się tam do mnie przypruli, że źle powiedziałem. To jest moja edycja modyfikacji, jest to właśnie łyżka, którą niedawno wydałem. Jest dostępna już do pobrania ogólnoświatowo, bo jest właściwie wszędzie. No, łyżka jak łyżka, posiada standardowe funkcje. Została poprawiona tutaj triggery oraz chyba jakiś push tam poprawiałem takiego...
takiego typu rzeczy, no bo zaraz wam pokażę, jak to teraz będzie wyglądało, te wszystkie animacje. Wszystko ładnie zbiera z ziemi, to jest najważniejsze. Tak, bo, kiedy, bo sam ściągałem ją. Kiedyś nie zbierała. No, animacje wszystkie są, wysypywania. Także jest wszystko pięknie, ładnie. No i do tej ładowareczki po prostu mega pasuje. Nakłonił mnie, mówi magister, mówi weź popraw mi, znaczy Pawlo w sensie. I weź mi popraw. No to dobra, no to ja sobie wchodzę, patrzę, no i jest łyżka, no i patrzę, no i trzeba to poprawić, nie? Tam były troszeczkę za nisko te triggery, ten trigger od wysypywania gdzieś tam w ogóle był w piździe. No i wszystko ładnie teraz ustatkowałem, no i łyżka działa jak natura chciała. Czyli to by było na tyle z tej modyfikacji, no i lecimy dalej już. Trochę tego tu jeszcze stoi. Poczuć pewnie po moich klatkach. Dobra, zaczniemy od tego może, od tak zwanej podróby ze zestawu Kuna. Jeżeli kogoś nie stać na dodatek Kun, bądź jeżeli, nie wiem, nie chce krakować tego dodatku, to najlepszym sposobem jest po prostu ściągnąć sobie coś takiego. Działa to nawet lepiej niż dodatek Kun, ponieważ dodatek Kun, dowiedziałem się niedawno, że nie ma, on nie ma tak naprawdę pługa z przodu, tylko to jest zwykły kultywator, czyli po prostu nie da się tam wjeżdżać bezorkowo takim agregatem, tylko trzeba najpierw zaorać, co no nie jest fajne, bo mogłoby być lepiej. A to urządzenie oczywiście posiada taką opcję, normalnie wjeżdżamy bezorkowo na ściernisko i siejemy już po prostu zboże. Może ja tego nie będę prezentował, no bo to nie ma większego sensu, no bo pokazywałem to przed chwilą właściwie, znaczy przed chwilą dla mnie, a dla was pewnie, nie wiem, dwa dni później, jak działało to z sprzętem Kuna. To jest również sprzęt Kuna, tutaj mamy zestaw Kunventa plus taki sprzęt, który się nazywa Lemken Delomit 9. Ten jest akurat 4-metrowy, w paczce również jest jeszcze 3-metrowa wersja do agregatu 3-metrowego. Ten głębosz spełnia funkcję pługa. No, agregat wiadomo, agregat, no i siewnik, siewnik. Nie ma tutaj niestety nawozu, ale w podstawce Kuna również nie ma nawozu. Wszystko powiedziałem na ten temat. To tutaj położę. Położę, opuszczę ładnie. No, walterka taka ładna. W kropki. Można powiedzieć, że pasuje do tych klimatów tutaj takich farmerskich, czy jakaś tam krówka, te sprawy. Krówka Momo, dobra. Lecimy dalej. Może zacznę od tych, co mam podczepione pod nie traktory. Tutaj mamy, jak widzicie, głębosz. Kolejny głębosz, tym razem to troszeczkę mniejszy, taki można powiedzieć bardziej na polską wieś. Jest akurat podpięty do Zetora, który pracuje właściwie ze mną przez cały dzień dzisiaj. I tym Zetorkiem przejedziemy się na pole, bo chcę pokazać wam, jak to wszystko pracuje. No, o Zetorze nie będę więcej mówił, no bo to jest ta sama wersja, która była wcześniej na poprzednich filmach, także jeżeli nie oglądałeś, to idź popatrz, drogi widzu. Dobra. Puszczamy, lecimy. Jak widzicie, ładnie działa. Wszystko pięknie, ładnie. Zetur nawet nie ma ciężko. I tyle by z tego było. Maszyna działa jak najbardziej, spełnia funkcję pługa w grze, także na pewno ciekawa alternatywa na polską wieś oczywiście. Bo na większe gospodarstwa to się nie sprawdzi, no bo jest to po prostu za małe.
Dobra, lecimy dalej. Po raz kolejny mamy alternatywę, która zastąpi nam rozsiewacz do Kun. Tutaj mamy rozsiewacz marki Rauch. Rauch Axis 50.2. Jest większy od tamtego rozsiewacza, ale nie ma większej... nie rozsiewa szerzej nawozu niż tamten, niestety. Ale wiadomo, tutaj zależy to wszystko od talerzy i te sprawy, nie? Także tutaj się nie będę raczej udzielał, tylko pokażę. O, plandeka się zdejmuje, jak widzicie. Normalnie jest animacja zasypu nawozu. Wszystko pięknie, ładnie. No i też rozsiewa nawóz, właściwie tak jak każdy rozsiewacz, no. Czego by się innego spodziewać, prawda? To już jest rozsiewacz taki konkretny, o dużej pojemności, zdecydowanie na większe potrzeby. Także tutaj go sobie postawimy. Może chwilowo, albo w sumie nie. Dobra, nie będziemy przerywać, bo nie mam na to czasu. Bo już mamy, kurczę, 12 minut prawie, no. Tak szybko. Jak ten czas leci. No, masakra. Tutaj mamy gnojowóz SIP Orion 120. No, ciekawa maszyna, ale no... Niestety nie mogę jej przetestować, ponieważ nie mam tutaj gnoju. No i tutaj apelujemy do magistra. Magister, rób apel do testowania modów, bo potrzebuję gnoju. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przypadkiem zminimalizowałem grę. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak mi się stało. Tutaj no jedyne co mi się tak dziwnie wydaje, no to ta drewniana podłoga. Czy widziałeś kiedyś w rozrzutniku drewnianą podłogę? Nie. No właśnie. Mówię to metal, nie? Tutaj jest drewniana podłoga, no i to jest kurwa nowy rozrzutnik i drewniana podłoga? To jest niemożliwe. No ale bardzo fajnie wygląda, no. Rewelacyjnie. Wręcz. Tu jakiś nawet wałek jest taki charakterystyczny. No model jest super, po prostu te wszystkie rozdzielacze tutaj, no mega. Strasznie mi się podoba. Z chęcią bym go przetestował na wizji, ale niestety nie mam gnoju, tak? Ogólnie mogę powiedzieć od siebie, że rozrzutnik na pewno działa, nie ma żadnych błędów. Oczywiście chciałem jeszcze wspomnieć, że wszystkie mody z dzisiejszego odcinka, oprócz Zetora, którego teraz, w którym właśnie jeżdżę, są oczywiście w opisie, no i oprócz tej Waltry, no bo ta Waltra jest ogólnie dostępna. Waltra nie jest dzisiaj przedmiotem, który prezentujemy, tylko jest po prostu traktorem, który mi pomaga tutaj w transporcie maszyn. Dobrze, teraz chyba największa atrakcja, jaka może tutaj być w dzisiejszym odcinku, czyli mamy traktor, jest to bodajże jugosłowiański traktor, który się nazywa Universal. Posiada on obciążnik, który da się oddzielnie kupić. To jest bardzo fajne i podoba mi się to. Normalnie mogę sobie odczepić obciążnik. Super to wygląda. I powiem wam więcej. No, to jest chyba pierwszy traktor w 17, który posiada animację wsiadania. No po prostu rewelacja. Wsiada i tak samo może wysiadać. Oj, coś się zbagowało. Jeszcze raz. No, piękne to jest po prostu. Siadam do traktora po prostu, no, mega. Tylko coś takiego zapierdolić do 60, ale niestety mi się nie da. Dobra, lecimy z prezentacją tego sprzętu, który jest podpięty za nim. Bo o traktorku to tu nie będę dużo mówił, no bo to jest traktorek jednak na skrypcie takim, wiadomo, no jakieś tam otwierane drzwi,
No i chyba tylnia szyba, no. O. Dużo, dużo skryptu naprawdę. Także tutaj właściwie nie ma o czym mówić. O tym, co już było do pokazania, no to już powiedziałem. A teraz skupimy się na Sipnie. Sip ma autorstwa Rockstara. Wszystkie tutaj, jakie tam tylko animacje są, to wszystko ma. Także to jest super sprawa. Także tak, wysiądziemy sobie. No i tak, opuszczamy klapę z tyłu. Nie wiem, pokażę wam wszystko, co tu jest dostępne. No tutaj mamy wysuwany zaczep, zakładany. Zakładany podajnik. No i oczywiście mogę ten podajnik tutaj przerzucić na tą stronę. Na łańcuszku, wszystko tego. Dobra. Teraz to sobie złożymy. Co dalej mogę tutaj pokazać? Jakieś tutaj klapy otwierane. Tutaj jest klapa otwierana. Tutaj mogę zdjąć osłonę. Tutaj mogę otworzyć klapę. Oczywiście tryb transportu, tryb pracy. Do tego jeszcze opuszczany podbierak oczywiście. Na podejście. Co jeszcze mogę pokazać? Otwierana klapa z tyłu oraz skrypt sznurka. No i co? Jedyne, co mi zostało zrobić, no to odpalić tę praskę. No na pewno działa. I prasuje belę. Nie robi błędu. Tyle mogę powiedzieć. Być może bym wziął, kurczę, tutaj kosiareczkę i byśmy szybko śmignęli i zrobili kilka beleczek. To jakaś tam zawsze forma prezentacji by była lepsza. Dlatego polecimy sobie Masejem. Musiał skosić inne pobocze, bo tutaj mi jeszcze trawa nie odrosła. Co jest, skosimy tutaj. Troszeczkę więcej czasu zmarnuję, no ale trudno. Chcę tę prasę pokazać, bo ona jest naprawdę warta uwagi. Dobra, lecimy. No myślę, że tyle wystarczy. Oj, 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 co to się stało? No widać, czuć ile maszyn kupiłem właśnie. Nogi lekkie? No. To mogę odstawić. Dobra. Walimy sprzęta, lecimy. Jakie fajne kostki z niej wychodzą.
Ale w sensie tekstura? No. Jakaś taka inna. Ale ile ich leci? Po 200 kg tylko kostki mają. Po 200 tysięcy, po 200 litrów znaczy się. Nie po 200 kg. Źle powiedziałem. Na pewno robi wrażenie, no kurczę, pierwsza polska praca od polskiego autora, która działa i ma wszystkie funkcje na podejście, w sensie skrypt pełen w 15, nie, w 15 chyba jeszcze nie było takiego skryptu. Nie, w 15 nie było, nie. No właśnie. To jest skrypt 13 jeszcze. No i kurde, miało być tak krótko, nie? No. No wyjdzie z pół godzinki. Nie no, może pół godzinki nie wyjdzie. Jeszcze ostatnia modyfikacja mi została. Czyli kolejna moja modyfikacja, którą ja edytowałem i wydałem. Jest to Dead75. To jest maszyna po prostu godna uwagi, no. Dźwięki są mega. Samo to, że udało mi się poprawić wraz z rewersem ten lemierz i to wszystko, no o kurde, ale tu jest błędów. A to jest Władimirca, to nieważne, bo jego tutaj nie ma. No super realne dźwięki, po prostu odpalania na silnik. Spalinowy, benzynowy. Fajne dźwięki gąsienic są również. Posiada wszystkie tutaj możliwe ruchome elementy. Nie wiem, na przykład mogę sobie podnosić tylny podnośnik na myszce. Mogę oczywiście sterować tutaj przednim pługiem. Mogę w ogóle zdjąć nawet zaczep do przedniego pługa, dzięki czemu będę miał zwykły traktor, w którym również można pracować w polu, także super sprawa. No i ten Dead jest mega silny, no kurde, idzie jak burza, nie? Nie staje w ogóle. A Zetorka na koniec zostawiłeś? Zetorka nie zostawiłem na koniec, Zetorka tu w ogóle nie będzie mowa o Zetorka. A, nie będzie, dobra. Zetorek to będzie prezentowany jak będzie wydany. Aha, dobra. Pewnie nawet Adaś go zaprezentuje. No. Chyba. Albo mi się uda zaprosić Adasia na prezentację. No. To kto wie? Jeżeli to oglądasz, Adaś, to szykuj się na prezentację Zetorka. Ale decik ładnie pchano, kurczę, to jest maszyna niezastąpiona. Ja nawet w realu miałem takiego deta kiedyś. No i po prostu maszyna nie do zarąbania, no, na silnik odpalany, no to pali zawsze w zimę, na dotyk, że tak powiem, jeżeli tak można nazwać. W zimę się odśnieżało detem, a w lato pracował na pryzmie, nie kiszonki, ale na pryzmie kompostu. O, coś nowego. Prawda? No. Trochę wolno jeździ, no bo wiadomo, sprzęt gąsienicowy. No to normalne. Ale jest super po prostu. Udało mi się opanować wszystkie błędy, tekstury, błędy vlogu, no wszystko się udało opanować i sprzęt chodzi
Super. Oczywiście wszystkie mody z dzisiejszego odcinka będziecie mieli w opisie. Ja oczywiście dziękuję wam za oglądanie. Patryk, chcesz coś jeszcze dodać? No, tak słyszałem, jak popierasz. Myślę, że mody są super. Także zachęcam do popierania. No. Ja również i do następnego odcinka. Na razie. Cześć. Siemanko.